Pokażę Wam dzisiaj, jak można wiązać osłonki na grubych kiełbasach bez pomocy drugiej osoby. Pierwszy sobie to po prostu złapiemy na dwa razy. O. Nie wiem, że nam nie przeszkadzało. I teraz uwaga, tak, tak, i teraz przekładamy tą osłonkę tu i zaciągamy. Pokażę jeszcze raz. Raz, dwa. Łapiemy za koniec osłonki, przekładamy tu, spuszczamy z ręki sznurek i zaciągamy. Jeszcze raz. Raz, dwa, tak. Oczywiście ja to robię szybciej, ale żeby pokazać, robię to wolno. Raz, dwa, łapiemy, tutaj łapiemy za ten i sznurek nam będzie już sam dociskał. No i w zasadzie możemy uznać, że jest to zawiązane.